Gather round and hear my tale. It's the story of an island not so far away, where people lived happy, normal lives. Then tragedy struck. They made a sacrifice, hoping to put an end to their woes. Instead, the moon turned from blue to red, and a shadow began to take the villagers' lives. It has lurked about their homes ever since. You may think it's just a story, but there's truth in every fable. Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Awija i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Endless Trójki. I jest to już bodajże 4. odcinek, ale mnie możecie zbić po łbie, jeżeli się mylę. Jesteśmy w momencie, przed posiadłością tych całych MC Coelów. Cały czas nie potrafię wymówić, jak oni mają w ogóle nazwisko. Hello, gdzie tu nie mam nawet gdzieś nigdzie zapisane. Po prostu, nie MC, to jest MacDowell, coś takiego. Jedenki, jesteśmy przed tą opuszczoną posiadłością, gdzie przed laty została utopiona suszka, zabita po prostu suszka za to, że posądzono o to, że przez nią umarła kobieta, która urodziła w tym domu. Jak ktoś oglądał, to wie, co się dzieje. Tutaj jesteśmy na tym etapie, że tutaj potrzebujemy oka, żeby sobie otworzyć to. Raczej węgla tutaj nie włożę, więc tak. Też miałam chwilę przerwy, więc muszę przypomnieć. Tutaj jest coś albo do przegarnięcia, albo do czegoś, bo to jest interakcja, że jest pusta fontanna, ale podejrzewam, że jak odblokujemy tutaj, to wtedy nam się ta fontana napełni. Jeżeli chodzi o całe wejście, brakuje nam tu 3 elementów, więc jeszcze chwilę sobie tu połędziemy. Tutaj prawdopodobnie już będziemy mogli sobie ogarnąć coś. A tu jest jeszcze tylko to jedno miejsce, gdzie brakuje nam latarni. I tu jest ten jedyny problem, a tu, że możemy odpalić tą latarnię, jak będziemy jej własną. Problem jest taki, że ja tu nie widzę tego przedmiotu zmiennokształtnego. Pewnie wy już go 10 razy zauważyliście. Albo tego przedmiotu tutaj w tym momencie rozgrywki nie ma bezpośrednio, bo może być on tutaj. Jeszcze tak się przyglądam, czy tutaj czasem nie da się gdzieś pójść, ale widzę, że nie za bardzo. Też jedną interakcję mamy tutaj, więc tak oto wydaje mi się, że jak położymy czaszkę i ten klejnot, to wtedy nam się otworzą drzwi do krypty, wejście do krypty, w sumie nie drzwi. I tutaj, o nie, nie lubimy tego typu zagadek, brakuje tylko klejnotów, wiemy, bardzo nie lubimy tego typu zagadek. Tutaj jest, jakiś tu jest klejnot właśnie, 1 z 2. Tutaj jest książka i tutaj są 2 elementy, oczywiście brakuje 2 jeszcze elementów. Cały czas nam czegoś brakuje, jakbyście nie zauważyli, albo i zauważyli. Tu jest ptok. On sobie uciekł, dobra, ale mamy pochodnie. To chociaż tyle, potrzebne... Ten się potrzebuje wody, okej, czyli pewnie magicznie wyrośnie, jak my tą wodę dostarczymy. Co wie... Wróć tu, widziałam tutaj tę dynkę, więc tą dynkę chcę sobie zabrać. I teraz tak, tu sobie wrócimy i nadziejemy węgiel tutaj, po czym będziemy sobie mogli podpalić pochodnie. Okej, o Jezus, przeklikałam. Jak zwykle. Czy tu na pewno nie ma nigdzie dyni? No ja się po prostu zamęczę, ale... O, tu jest ten przedmiot, patrzcie, no! Jezus Maria, ile trzeba było szukać. Dobra. No ja się nie wystraszyłam, ale skoro Pamela bodajże, jesteśmy Pamelą, się wystraszyła, no to gorzej już. Mamy oko i teraz tak, oko było nam potrzebne oczywiście tutaj. Dostaliśmy z tyłka strony to oko. Okej, czyli rozumiem... Dobra, czyli rozumiem, że nie mogę się powtórzyć. Dobra, muszę zresetować. Tak, tak. Tak. Ten będzie trudniejszy niż myślałam. Wiecie? Tu jak pójdziemy, to będzie źle. Tak, tak. Dobra, spróbujmy tego. Tego. Ale tu znowuż nie będziemy mieli, chyba że tutaj nie trzeba. Nie, coś zwaliłam. Żadna tam podpowiedź. Nie, widzicie, musimy mieć wszystko. Nie, te dwa ruchy musimy wykonać. Jakby teraz pojechać tutaj. Tylko tutaj już wtedy nie pojedziemy. O, ale krzyżować się, patrzcie, krzyżować się mogą. Okej, to jest jakaś podpowiedź. No, ślepy zaułek. No i to nadal mi nic nie daje, bo patrzcie, bo się tu zablokujemy. Niby takie łatwe, ale z drugiej strony to ani trochę. No, tu się na pewno albo w tą stronę, albo w tą stronę się zablokuje. O, w ogóle to jest pytajnik. Przesuń kształt przez wszystkie punkty, nie od żadnego dwukrotnie. Przycisk gracza uruchamia. Okej. Ale to muszę teoretycznie przez wszystkie punkty. Nie każe mi przez wszystkie linie, z tego co rozumiem. Oj, 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 tutaj będzie. No to bym musiała wtedy tu. Dobra, to się zablokowałam, ale już coś w tym stylu. Dobra, czyli... Tu jakbym zrobiła, ale to bym musiała wtedy wrócić tędy. Tu, 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 o. Tak, 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 tak. Później w tą stronę, w tą... No i kurde. Zabrakłoby nam tutaj jednego przejścia. Dobra, lecimy. Tak czy siak to już był dosyć dobry plan. No i tutaj do tego się nie wrócę. Widzicie? Ale dobra. Jakoś coś z tym trzeba by było wykombinować. No i robię cały czas to samo. No Oliwia, po prostu weź się smoknij w 4 litery. No bo tak, jak zrobię stąd, to się gdzieś tutaj zablokuję. Widzicie? I tu jestem zablokowana już. Oj, to będzie jedna z dłuższych zagadek. O, o, o! Zapamiętajmy tą trasę, bo to może być... No niekoniecznie dobra trasa. Popatrzcie, teraz muszę tutaj, tutaj... I wybieram jeden punkt, ale... Tak, tak, tak. No i dobra, i zostały nam te. I tutaj też nie. Dwa. No i to jest ten moment. Ten moment, w którym wiem, że zwaliłam. Tu jest jeszcze inaczej. Nie no, moi drodzy, ja do was wrócę, jak to ułożę, bo to jest dla mnie... Mój mózg jest zbyt bardzo przegrany w tym momencie na to. Moi drodzy, doszłam do tego, jak to się rozwiązuje. Jest to tak idiotycznie proste, bo ja się zacinałam praktycznie, już zrobiłam nieraz ten wzór i zacinałam się na tym momencie i szłam tu, tu i później nie wiedziałam, co zrobić. Ale wystarczyło użyć mózgu i zobaczyć, że tędy można iść prostą linią, tędy, tędy. I tak oto się dochodzi do końca. I kolejna zagadka. Nie, nie róbcie sobie ze mnie jaj. Dobra, nie, to jest do tego. Uf. Ale tak czy siak udało mi się przejść tę zagadkę. Jestem z siebie dumna. Zajęło mi to z dobre 10 minut, myślę. Jak nie trochę więcej. Ale mamy już to, co powinniśmy. I jest i fontanna uzupełniona. Gdzie on poleciał? No nie wiem, ptak sobie gdzieś poleciał. Tylko pytanie, co teraz? Ta woda mogłaby się przydać, gdybym miał ją do czego znaleźć. Tak, przyda nam się, żeby tam... do czego nam się ona przyda? Żeby tam podlać jakieś to nasionko całe. Ale tak czy siak, teraz w tym momencie troszkę nie wiem, co powinniśmy zrobić. A coś tutaj mamy jeszcze do zrobienia. A dobra, ten ptak tu poleciał. Dobra, to była podpowiedź, że ten ptak... A dobra, już ogarniam. Dobra i dobra i dobra. To jest ten ptak, co się działo z tym nasionkiem. I teraz nam pokazuje do znalezienia, co tu są klejnoty. I tu jest jeden klejnot, tu jest drugi, a jest 12 aż. Dobra, to jest ta sama minigra właśnie, co wcześniej była. I ja się zastanawiałam, czemu jest aż tak dużo tych kółek. Jedne to były do amuletu, a drugie są do klejnotu, czyli teraz właśnie ten klejnot cały zbieramy. Tu jest, o, bączka sobie mogłam przenieść i co, i dwa klejnoty są? Nie. Dobra, tu jest jakiś taki jeszcze jeden. Tutaj też mogę coś odsłonić, ptaka. Dam mu spać, dobra, tym razem dajmy mu spać. Jak się najadł wcześniej od nas, to może rzeczywiście niech sobie teraz pośpi. Tu coś łazi, nie łazi. Tu nic nie ma, tu mnie coś takiego dziwne wystaje. Tu jest jeszcze jeden klejnot. O, to już były wszystkie? Dobra, to były wszystkie, niech będzie. Dobra, nagle mi się z tych klejnotów zrobiła masa klejnotów. I czy te klejnoty nie będą mi potrzebne tutaj? To nie tutaj. A dobra, to są te klejnoty przecudowne do tego. Żeby do tej krypty całej wejść. I wiemy, co to oznacza dla osób, które oglądały już... które oglądały już u mnie Demon Huntera, wiedzą, że ja w tym jestem beznadziejna. Więc, moi drodzy, ja to zrobię na przyspieszeniu, bo pewnie się na tym będę męczyć i na przyspieszeniu wam pokażę, czy mi się to w ogóle udało przejść, więc teraz macie szybkie przyspieszonko z tego. moi drodzy, jak widzicie, to jest na ten moment nadal dla mnie za trudna zagadka. Ja już tutaj siedzę nie wiem ile, trochę wam tego przyspieszyłam, trochę odrzuciłam, bo chyba byście się zamęczyli na śmierć. No nie da się tego zrobić. Ja jestem po prostu, to jest dla mnie coś niemożliwego do zrobienia, więc ja sobie po prostu to pominę i otworzymy sobie tą kryptę. Jeżeli ktoś was umie takie zagadki, proszę nauczcie mnie, bo ja totalnie nie umiem się w tym odnaleźć. Ale dobra, jesteśmy w krypcie, nie ma co się użalać. Tutaj mamy jakieś numerki, tylko że musimy sobie odczytać. Pewnie jedziemy z ksiąg sobie odczytywać czy coś w tym stylu. Dalej tutaj jest, ktoś tutaj spoczywa, no prawdopodobnie ta matka cała, która umarła. Tutaj mamy pusty dzban. O, do pustego dzbana będziemy mogli sobie wodę wziąć. I tutaj patrzcie, jest jak ogólnie zadbać o tą roślinę. I teraz tak, podlewamy roślinę, ta roślina wyrasta, 1 + 2 + 3, ok. I dalej jest jakiś upiór, z tego wychodzi, no dobra, niech będzie. I to są, a patrzcie, to jest 1. + 2 + 3 zioło, czyli te 3 zioła i wychodzi 4? Nie wiem, zobaczymy, jakoś to, a patrzcie, tutaj jest to, okej, czyli do tego dodajemy 1 + 2 + 3, czyli tutaj pewnie dodajemy, okej, niech i tak będzie, tylko czy coś tutaj jest jeszcze więcej do zrobienia? Na ten moment tutaj tylko nie wiemy, kto tutaj spoczywa nadal, więc okej. Dobra, mamy ten dzbanek. Ło, ale tu ptamy sobie. Mamy dzbanek, więc sobie nabierzmy wody w pierwszej kolejności. To nas najbardziej interesuje. Teraz idziemy tutaj, podlejemy sobie roślinę, która o dziwo pewnie magicznie w trymiga urośnie. Oj, tak. Patrzcie, no. Urosła jak na drożdżach. Mamy 1 z 3 roślin. Co ja teraz powinnam zrobić, skoro mamy tylko 1 z 3 roślin? O, tutaj jest, nie, czekajcie, tutaj mamy coś i jeszcze w krypcie będziemy mogli dorobić coś. Dobra, 1 z 3 roślin. Skąd ja mogę tylko ziarna pozyskać? Czy to budzi duchy? No pewnie budzi. Chyba że może tyle razy podlewać tą woda. Nie, tutaj jak najbardziej na razie nic nie widzę. Tutaj jest dalej tap z tą płytką. O. Trochę wody i kwiat zakwitnie. Okej, dobra, czyli działa to na zasadzie, że musimy poszukać po prostu, gdzie są te pęczki kwiatów zrobione. Dobra, Jezus, jak urósł. Dobra ta woda jest. Nie powiem, że nie. Czy tutaj jeszcze gdzieś widzimy jakiegoś kwiatka, który mógłby urosnąć? Nie do końca tutaj widzę cokolwiek. Czy tutaj... O, tutaj, patrzcie, tutaj jest jeszcze jeden przycudowny kwiatek. Tego akurat 3 kwiatki. Co, i my sobie wywołamy którego ducha? Tą Banshee, co nam porwała to wszystko? Czy ducha tej... W sumie ta sprzątaczka to jest ta Banshee, dobra. Nieważne, niech będzie. Mamy te kwiatki wszystkie, o. You're Pamela, aren't you? You're the one trying to help my Nora. Blair, the Southern girl, used to hum that song. She gave me an amulet for protection against a demon, but my father took it. I'm sure it's in his study. It might help you if you can find it. You must hurry. Nora is in great danger while they're in the mansion. Dobra, teraz tylko mam takie pytanie, bo usłyszałam, że Nora jest jej córką. I co by to oznaczało? Czyli teraz... Jakie my mamy w ogóle powiązania z tą Norą? Już sama nie wiem, czy ja dobrze przeczytałam, czy po prostu jest jej córką, ale wow, moi drodzy, muszę sobie to jakoś ułożyć w głowie. Bo tak, bo my jesteśmy, to jest Nora, jest naszą siostrzenicą. Jeżeli ona tutaj dobrze powiedziała, że z naszą, że próbujemy uratować jej córkę Norę, i to jest, nie wiem, to mi się wydaje, że co... Czy to jest ta kobieta, która urodziła tą Norę, czy to jest Suszka, czy to jest już w końcu... Nie, Suszka to była tamta, czyli co, czyli Nora jest córką MacDowellów, czy jakoś tak? Coś mi się tutaj pogmatwały wszystkie te wątki, szczerze mówiąc. Kto jest kim tak naprawdę? Bo czemu by się... Chociaż w sumie to by tłumaczyło, czemu Walter ma klucz do tej posiadłości. Jakbyśmy sobie tak zaczęli, tylko teraz tak. Jeżeli to by wszystko było prawdą, to tak, to ten duch nie odnosił się do nas personalnie, czyli... nie z naszą siostrą, czyli rodzeństwem naszej Pameli musi być ojciec Nory, ale ojciec Nory jest Walter, więc no tak, nie do końca są podkreślone, kto jest z kim tak bardziej powiązany, ale okej, dobra moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się naprawdę wyprężyłam mózgowo, niemózgowo i w każdy inny sposób. Dziękuję wam, że byście ze mną w tym odcinku. Ja będę miała mega dużo montowania, bo będę musiała sobie to przejrzeć, ale tak czy siak dziękuję jeszcze raz, że byście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnych, może tam już się nam coś bardziej rozjaśni. Pa, pa!